dzisiejszym jest Wojewódzka Liga Mini Piłki Siatkowej. Gościmy 200 uczestników, 90 drużyn, Wydział Wychowania Fizycznego dzisiaj tętni życiem, młodzieżą od 9 do 13 roku życia. Jest to turniej, który będzie również takim jakby elementem przygotowawczym do turniejów eliminacyjnych Kinder Plus Sport, a dalej już będą to finały do Mistrzostw Polski w tych właśnie kategoriach. Są to kategorie single, dwójki, trójki i czwórki chłopców i dziewcząt. Turniej mini siatkówki jest to pierwszy jak gdyby sprawdzian dla tych młodych adeptów, którzy zaczynają trenować siatkówkę, piękną dyscyplinę sportu. Dobrze, że organizatorzy wpadli na genialny pomysł, aby stworzyć Opolską Ligę Mini Siatkówki, która pokazuje, że siatkówka się rozwija i od najmłodszych lat dziewczyny i chłopcy trenują właśnie tą piękną dyscyplinę sportu. Postanowiliśmy stworzyć coś takiego, dlatego że mało było turniejów dla dzieci w naszym województwie. Jak chcieliśmy grać, konfrontować swoje umiejętności, musieliśmy wyjeżdżać poza granicę województwa. Postanowiliśmy zrobić coś takiego, spróbować. Jak na razie jest naprawdę bardzo fajnie. To jest drugi turniej. Pierwszy turniej był pod koniec grudnia w Komprakcicach. Było około 150 uczestników. W tej chwili w Opolu na hali Politechniki Opolskiej mamy ponad 200 dziewczynek i chłopców, którzy bawią się póki co w siatkówkach.